Takim szlagierem polskiego eksportu do Chin oczywiście jest mleko. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo Chińczycy nie tolerują dobrze laktozy, więc z tym mlekiem to jest tak dziwnie, że niby im szkodzi, a nie szkodzi, więc go piją, bardzo chętnie go kupują. I moim zdaniem, tak jak to my tak robimy, ale przecież nie wszyscy muszą to powtarzać. Na zajęciach z ekonomii, no jeszcze w SGH, uczyli mnie, że trzeba poszukać dóbr komplementarnych. No więc jeżeli sprzedajemy tam mleko, to pomyślmy, że cały segment produktów okołomlecznych, czyli płatki, batony, wszystko to, co można zjeść wymieszane z mlekiem, już będzie od razu podstawowym produktem interesującym dla Chińczyka. Oczywiście wszystkie produkty, które są produktami przetworzonymi. Prostych produktów Chińczycy naszych nie potrzebują. No, nie są bardzo w stanie zrobić z mąką pszenną, pomimo tego, że oczywiście też jej potrzebują, czy z mąką ziemniaczaną. Ale ich smaki się zmieniają, ich gusty się zmieniają. Patrzą codziennie na mnóstwo filmów amerykańskich, zachodnich, jak ludzie tam jedzą, jak wygląda to pożywienie. I nawet jak tego codziennie nie będą jedli, to bardzo chętnie kupują, żeby spróbować. Jeden produkt im będzie bardziej smakował, drugi będzie im mniej smakował. No ale wiadomo, że wszystko, co jest oparte o owoce, wszystko, co jest oparte właśnie o zboża, mleko i tak dalej, to są produkty, to są pewniaki. Trzeba tylko je po prostu przygotować odpowiednio. Ja tu może powiem taką anegdotę. Na targach w Szanghaju mieliśmy dżem. To jest produkt niesprzedawany u Chińczyków. No bo nie znają chleba. On się tak naprawdę właściwie tam pokazał dopiero 2-3 lata temu. Chleb tostowy, to też jest bardzo ciekawe. Chińczycy jedzą chleb tostowy. I proszę sobie wyobrazić, że będąc największym producentem tosterów, Chińczycy nie używają tosterów do opiekania chleba tostowego. I ja się zawsze z nimi kłócę, że chleb tostowy trzeba opiec, bo wtedy jest fajny, chrupki taki, a nie taka gumuła się po prostu zalepiająca. A oni na mnie patrzą jak na idiotę, mówią, nie, no przecież w sklepie sprzedają taki chleb, to on do tego jest, żeby go zjeść. I wracając do tych targów, mieliśmy dwóch producentów dżem. W składzie, słuchajcie, było 3% różnicy cukru między nimi. I wiecie, że oni wyłapywali ten procent cukru? Dla nas było to niemożliwe. No, w ogóle ja byłem zdziwiony, co on gada, że ten jest za słodki dla niego. Ja patrzę, 3% więcej od tego drugiego. Perfekcyjnie. Słodycz u nich jest czymś nowym, więc są tak wyczuleni. No, więc jeżeli nabierzemy taki za słodki dżem, no to oczywiście powiedzą, nie, no fe.